mógłbym powiedzieć, że 40 ponad lat uprawiałem prawie profesjonalnie alpinizm. Mówię prawie dlatego, że w naszym kraju być profesjonalnym alpinistą to raczej było niemożliwe. Trafiłem na takie akurat lata. Największym moim osiągnięciem alpinistycznym to to, że zacząłem chodzić po górach tak wyczynowo, sportowo 44 lata temu i do tej pory żyję. Góry pozwalają nam poznać siebie do głębi, czyli można by powiedzieć, że dowiedziałem się o sobie wszystkiego, co było możliwe. Tego nie wiem, ponieważ poszukiwanie źródeł finansowania naszej działalności zawsze było problemem i wiele, wiele lat temu i jak się domyślam, jak słyszę, ludzie mają też problem z tym w tej chwili. Gdybym miał jakiś patent na to, jak zdobywać pieniądze od sponsorów, to bym to pewnie do tej pory jakoś wykorzystywał, ale no nie ma takiej reguły. Na pewno łatwiej znaleźć pieniądze komuś, kto ma już bagaż osiągnięć, tak zwaną paletę dokonań. A jeżdżenie autem nie? Każdy, kto wsiada do auta codziennie, jedzie do pracy, do szkoły, na uczelnię, ryzykuje śmiercią albo wypadkiem, albo przynajmniej kontuzją, ale o tym nie myśli. Alpiniści wyjeżdżają w góry i też nie myślą o tym, że im akurat może przytrafić się jakiś tragiczny wypadek, bo gdyby ktokolwiek był przekonany o tym, że jak akurat w tej chwili wyjeżdża na wyprawę i że będzie na niej miał wypadek, to oczywiście by nie pojechał. Zawsze nam się wydaje, że komu jak komu, ale nam tragedia w górach się nie przytrafi. A to, że się przytrafiają, no to jest fakt. Tak samo na szosie. Codziennie ginie 15 ludzi w kraju, a ludzie milionami jeżdżą dalej. Dawniej powiedziałbym, że trzeba być wybieganym, czyli być już po okresie przygotowawczym, aklimatyzacji, być na jakichś innych szczytach bądź na wysokości gdzieś indziej. No w każdym razie z marszu, z pociągu czy samolotu tego nie można dokonać. To jeden warunek, ale drugi warunek, chyba najważniejszy, to taki, żeby mieć fizjologiczne, fizyczne możliwości, żeby szybko chodzić w górach na dużych wysokościach. I to akurat było moim udziałem kiedyś przed laty. Ja, jak widać po wynikach, wspinałem się szybko bardzo. Nie. Przypuszczam, że nie, a w tej chwili to już na pewno nie, bo w tej chwili trudno byłoby wymienić więcej niż 10 ludzi, którzy mają jakie takie sportowe możliwości w górach najwyższych. Także tu, gdyby miała jeszcze dojść rywalizacja między nimi, no to już byłby jakiś absurd, bo oni co najwyżej mogliby współdziałać, ale nie wiem, na jakim polu mieliby rywalizować. Nie da się tego określić jednym słowem, ale można krótko określić, że dla mnie góry to całe życie. Radykalnie, ponieważ góry dały mi to, co najlepsze może człowiek osiągnąć, czyli po pierwsze poznać siebie dogłębnie, po drugie poznać, zbliżyć się do krawędzi życia, a zatem lepiej poznać jego smak. Dały też to, co najgorsze, czyli zbliżyły do śmierci takiej rzeczywiście prawdziwej, do śmierci bliskich, znajomych. Dały mnóstwo cierpienia, ale dzięki temu, że to cierpienie mogłem przeżyć i żyję do dzisiaj, zostałem niejako zaszczepiony na trudy życia tego tutaj na ziemi.
to, co ludzi tu na ziemi niekiedy doprowadza do rozpaczy czy na krawędź myśli samobójczych, na mnie raczej nie działa, bo wiem, że może być o wiele gorzej.